最起码就不想跟其他人。Ja miałem mniej więcej 10-12 lat. Wierzyłem, że Bóg jest, choć go nie spotkałem. I wtedy zacząłem słyszeć w swoim środowisku, że ludzie zaczęli zadawać pytania, te pytania zaczęły zadawać do mnie. Jakie jest Twoje przeznaczenie? Jak długo Twoja świeczka będzie świecić? Twoja świeczka będzie świecić długo czy krótko? Wiecie, i ja nie znałem Boga, nie znałem charakteru Boga. I obraziłem się wtedy na Niego. Obraziłem się, bo ja zawsze chciałem mieć wpływ na swoje życie. Ja chciałem mieć wpływ. Uważałem, że to by było niesprawiedliwe. Chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. Nikt z nas nie rodzi się z przeznaczeniem, ani być glebą ciernistą, czy złą glebą. My się rodzimy, aby być dobrą glebą. Amen. Ale my się nią stajemy. Wskutek naszych decyzji. Amen. Wskutek uświęcania naszej duszy. My się stajemy tą glebą. Słuchajcie, wiecie, my z Julitą założyliśmy plantację. Kupiliśmy ziemię, która jest słabą ziemią. Ja dzisiaj wiem, że o glebę trzeba dbać. O glebę trzeba dbać. Ja przez cały czas z jednej strony ustanawiam, że ta gleba ma wszelkie odpowiednie właściwości, odpowiednią ilość wapna, fosforu, azotu, siarki, wody. Ja to ustanawiam. Z drugiej strony biorę mądrość od Ducha Świętego. I kiedy przychodzi wiosna, podsypuję nawozem, aby odpowiednio zasilić. Dbam o glebę. Każdego tygodnia, regularnie jest ona podlewana. Dbam. Gram długą piłką. I wiem, że ona się staje dobrą glebą. Coraz lepszą glebą. Wiecie, jest taka różnica między uczniami Jezusa a religią. Porównałbym to trochę do dzisiejszych sadowników. Dzisiejszy sadownik koncentruje się tylko, aby owoc z pozoru na zewnątrz był piękny. On go pryska, on go szprycuje, żeby go dobrze sprzedać. Ale ziemia często jest wyjałowiona do spodu. Jest zepsuta i sama w sobie nie rodzi nic. Uczniowie Jezusa dbają o glebę, a owoc rośnie, bo kiedy gleba jest dobra, zdrowy jest korzeń, zdrowa jest cała roślina i owoc musi być zdrowy. Religia koncentruje się na tym, co zewnętrzne. Wszyscy chcą iść na skróty, żeby coś pokazać, ale to regularna praca nad glebą zapewnia długotrwały sukces. Zwróćcie uwagę, w tej przypowieści, którą cytował na początku Artur, tam jest napisane tak, że tylko dobra ziemia daje owoce 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Zobaczcie, w tym kraju dzisiaj ludzi narodzonych z Bożego Ducha jest około 1%. Wystarczy jedno pokolenie, aby było 100%. To zależy od nas. Zależy od naszych decyzji. Od tego, czy my będziemy napierać, aby być dobrą glebą. Jedno, dwa lub maksymalnie trzy pokolenia. Bo jeśli każdy wyda 30-krotny, 60-krotny lub 100-krotny owoc, to ten kraj będzie przepłodzony cały. Amen. Amen. To moje życzenie.